Tak, teraz każda firma musi mieć pieska. Xiaomi zrobiło pieska, no więc i Tecno też musi zrobić pieska, bo polskie firmy naprawdę o swoich stoisk wstydzić się nie musiały. Natomiast stoisko Energizera wyglądało... Nawet nie wiem, jak to opisać. Witamy Was. Witamy Was po MWC. Pora może podsumować jakoś tak krótko MWC, chociaż tak naprawdę podsumowanie zrobiłem już na YouTubie, także serdecznie Was zachęcam do zajrzenia tam. No, my musimy jednak opowiedzieć o tym, co działo się w minionym tygodniu. A działo się, no bo oczywiście było MWC i no, 99% nowości właśnie stamtąd mamy, natomiast wczoraj też się działo. Wczoraj też się działo całkiem sporo i tak naprawdę ciężko powiedzieć, od czego byśmy mogli zacząć, bo w sumie może od końca. Jacek, co? Możemy zacząć od Meizu, może od tego, co dzisiaj wyskoczyło. Zdaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł. Tak, tak. To Meizu już teoretycznie zapowiedział, że ma nie robi smartfonów, po czym pokazało jeszcze kolejny Meizu 21 Pro. Pytanie, czy to już będzie ten naprawdę ostatni smartfon Meizu, czy może jednak nie i tylko tak straszyli? Bałem się, że nie będzie zmian względem w Meizu 21 albo że będą tylko kosmetyczne, ale jednak trochę pozmieniali zarówno w aparatach fotograficznych, jak i tam jest, są pamięci, inny procesor jest ten sam, bo jest tam Snapdragon 8 trzeciej generacji. Tak, dokładnie, jest też dołożony aparat z teleobiektywem. I no i wyświetlacz też jest troszeczkę inny, bo ma i rozdziałkę wyższą i to jest AMOLED z LTPO z regulowanym odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Jasność 1250 nitów, więc nie jakaś tam straszna, natomiast no, przyzwoicie. A zmiany są jeszcze w aparacie tyle, bo o ile Meizu 21 miał, o ile dobrze pamiętam, 200-megowy aparat, to w 21 Pro wsadzili 50, ale z większymi pikselami za to. No i tak jak powiedziałem, jest teleobiektyw z trzykrotnym przybliżeniem optycznym. Jeżeli chodzi o ceny, to tam 2800, 3000 mniej więcej, 280. Są trzy wersje pamięci. 12256, 16512 oraz 16 giga plus 1 tera, czyli no widać ewidentnie, że mamy do czynienia z flagowcem. Ten główny aparat to jest OmniVision OV50H. Natomiast ten do tele 10-megapikselowy, no cóż, oni twierdzą co prawda, że tam jest trzykrotne powiększenie bezstratne, ale znowu nie wierzę, obawiam się, że ono jest hybrydowe, 30-krotne z kolei cyfrowe, jeżeli dobrze pamiętam. A tak poza tym jest jeszcze bateryjka ponad 5000 mAh, tam jest 5000 z haczykiem. I ładowania 80-watowe po przewodzie, 50-watowe bezprzewodowe i 10-watowe zwrotne. No tak, o baterii nie wspomniałem, rzeczywiście. W każdym razie smartfonik wygląda całkiem niebrzydko dla tych, którzy lubią proste tafle przedniego wyświetlacza, proste w miarę tafle tyłu telefonu i płaskie boczki, to jest chyba całkiem fajny wybór. Szkoda tylko, że go u nas raczej nie będzie. Jeżeli chodzi o design, jest bardzo podobny do Meizu 21 i do Samsungów przy okazji też. Z tym, że troszeczkę ostrzejszą linię zysku, jest bardziej taki w zarysie prostokątny, ma te rogi zaokrąglone, ale o mniejszym promieniu, czyli taki ostrzejszą linię nieco ma. No i zdecydowali się na aparat fotograficzny w dziurce z przodu, z kolei czujnik odcisków palca jest pod ekranem. Tak, dokładnie. No i oczywiście wiadomka, raczej ten telefon do nas nie dotrze, więc no, jakby to Wam powiedzieć. No, ale to nie jest jedyna nowość. Pamiętajcie, że to jest tydzień, który upłynął pod znakiem targów MWC w Barcelonie i to są jedne z tych większych targów, które się odbywają w całym roku na świecie. Są to targi dedykowane właśnie telekomunikacyjne, w związku z tym tutaj bardzo dużo tych nowości wyskoczyło. Sporo nowości pokazało Tecno.
Z tym, że z Tekno jest z kolei tak, że właściwie z większą ilością nowości jest właściwie tak, że producenci pokazują, a premiery będą, a diabli wiedzą kiedy. Albo na przykład na jesieni, bo jest taki jeden producent, który pokazał kilka telefonów i powiedział, że w zasadzie wszystkie będą na jesieni dopiero. W przypadku Tekno one będą prawdopodobnie troszeczkę szybciej. I to jest rodzina Camon 30. Do tej rodziny Camon 30 należą cztery telefoniki. To jest Camon 30, Camon 30 5G i Camon 30 Pro 5G. Do tego jest jeszcze taki no, full wypas Camon 30 Premier 5G. Także łącznie cztery telefony. Ja do naszego katalogu na mgsm.pl dodałem w tej chwili Premiera. Jest szansa, że dodam całą resztę też, ale jest problem ze zdjęciami, z grafikami tych telefonów. Natomiast Premier jest takim fonikiem no, flagowym, jakby na to nie patrzeć. On ma tam Mediateka Dimensity 8200, jest Android najnowszy 14, jest AMOLEDowy wyświetlacz też LTPO z odświeżaniem do 120 Hz, także jest całkiem fajnie. Rozdzielczość ma jakąś dziwną, ma 1,5K zdaje się z tego co pamiętam, także to jest trochę powyżej Full HD. Jeśli chodzi o aparaty, jest ciekawie, dlatego że tych aparatów jest 3 z tyłu i każdy to jest 50 megapikseli i z przodu też jest 50 megapikseli. I one mają tam i optyczną stabilizację obrazu, i autofokus jest, no cuda na kiju w każdym razie. Bateryjka standardowa, bo 5000 mAh, 70-watowe ładowanie. Nie do tego. No oprócz tego jeszcze Tekno pokazało model POWA 6 Pro o całkiem fajnej stylizacji, takiej troszeczkę bojowej. Ten model już był w sumie anonsowany wcześniej, natomiast no, targi były pierwszą okazją, żeby się mu przyjrzeć bliżej. Z rzeczy fajnych, ten telefon ma na przykład baterię o pojemności 6000 mAh, także zacnie, jest dziwnym, bo 70-watowym ładowaniem, taka trochę dziwna moc. W każdym razie taki akurat jest. Jest oczywiście AMOLEDowy wyświetlacz z jasnością do 1300 nitów. W środku pracuje Dimensity 6080 z pamięciami 12 plus 256. Aparaty też nieźle. Z tyłu 108, z przodu 32. Ale to nadal nie jest wszystko, co pokazało Tekno, bo na przykład Tekno pokazywało też coś dla graczy, czyli konsolkę z goglami VR, gdzie po prostu cała konsola w zasadzie siedzi w kontrolerze, a obraz mamy na goglach. Równie zabawną rzeczą był wirtualny, no, wirtualny cyfrowy piesek. Tak? Teraz każda firma musi mieć pieska. Xiaomi zrobiło pieska, no więc i Tekno też musi zrobić pieska. No i te pieski kompletnie robią to samo, no bo staczą, służą, podają łapkę i tak dalej. Ja się pytam po co? No, pokazują tak możliwości firmy, a tak naprawdę no wiadomka, że takie roboty to robi Boston Dynamics, a pozostali to tylko naśladują i w zasadzie nie wiem po co, bo co takiego pieska. No, jako gadżet sobie kupisz na litości. Wiesz co, ja sobie myślę, że to można poszukać swojej szansy, dlatego że zwróć uwagę, ja znam co najmniej jednego producenta telefonów, który niczego nowego nie wymyślił, po prostu zrobił dobrze to, co inni zrobili tak sobie no tak. Albo po łebkach. I się okazało nagle, że jest super popularny, także może to jest jakaś droga. Tak, no to czekamy na iPieska w takim razie. I wtedy każdy będzie takiego wyprowadzał na spadze. No i jeszcze na stoisku Tekno można było zobaczyć tą ich klapeczkę, która już kawał czasu temu została zapowiedziana, zaprezentowana, już jest do kupienia w wielu krajach. Natomiast no, dla nas to była pierwsza okazja do obejrzenia tego urządzonka. No słuchajcie, klapka jak klapka, no co tu dużo mówić. Ja w ogóle zapraszam do zajrzenia do naszych relacji z MWC, bo tam można na przykład ten telefon właśnie szerzej zobaczyć w relacji ze stoiska Tekno. Tam te gogle i piesek się gdzieś też przewijają. No, akurat miałem nie fart na Tekno, bo pieski się ładowały, kiedy przyszedłem, a później to już nie wracałem, no bo w sumie to, co taki piesek potrafi, to już zobaczyłem u Xiaomi, więc nie ma co kombinować.
No, pieski pieskami, a my wracamy do telefonów. A w telefonach powtórka z rozrywki Oppo F25 Pro 5G, który nie jest nowym smartfonem. No nie, nie, nie. Ten smartfon to już żeśmy zdążyli poznać pod inną nazwą. To jest Reno 11, jak gdyby ktoś nie wiedział. Aczkolwiek dostał nowy kolor, tak? Nie można powiedzieć, że to jest zupełnie bez zmian, bo jednak obudowa jest troszeczkę inna, jeżeli chodzi o kolor. Ale sam telefon, no to nie wiem, no, jak dla mnie trochę flaczki z olejkiem, bo Dimensity 7050, bateria oczywiście 5000, 60 mAh ładowanie, pamięci 8128, 8256, OLEDowy wyświetlacz Full HD ze 120 Hz odświeżaniem, 32 do selfie, z tym 64 plus 13 szeroki plus dwójka, wszystko jak najbardziej poprawne. Tu się nie ma do czego przyczepić, bo żaden z tych elementów nie powinien według mnie w średniopółkowym telefonie, który kosztuje tam między 1100 a 1300 zł, podlegać krytyce. Natomiast co tu może być porywającego, bo mnie nie porwało w tym telefonie niestety kompletnie nic. No, wiesz co, ramka trochę aparatu jest marudzisz. Dziwna. Co? Trochę marudzisz, trochę dlatego marudzę, że tak. Naprawdę jest fajny smartfon. Ale ja nie mówię, że jest niefajny. Zacząłeś od kolorów i rzeczywiście one są bardzo fajne, bo jest jedna wersja, która jest brązowa, to jest taki brąz bardzo fajny, błyszczący, z połyskiem. Natomiast druga wersja wygląda trochę jak basen w słoneczny dzień z refleksami świetlnymi na wodzie. Tak, dobre i to porównanie. Też jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to i naprawdę, słuchajcie, mucha nie siada. Jest fajny AMOLED, jest 10-bitowy kolor, jest porządne odświeżanie 120 Hz, jest nawet ekran chroniony, co prawda to jest Panda Glass, która nie ma dobrych opinii wśród użytkowników, w każdym razie nie wśród wszystkich. Natomiast kurczę, no nie ma się czego przyczepić. Jest co prawda RAM tylko 8 giga, czy tylko jedna wersja jest RAM, o to mi chodziło, 8 giga. Ale tej pamięci dla użytkownika w tej wyższej wersji jest to 256, to jest akurat tyle, ile jeszcze wystarcza bez problemu. Jest obsługa kart pamięci. Kurczę, czego się tutaj czepiać, słuchaj. No nie ma czego. O tym mówię, że tu się nie ma do czego przyczepić, kompletnie nie ma do czego przyczepić. Ale brakuje mi efektu wow. Efekt wow masz na obudowie. W tym, że wydali smartfona na innych rynkach może, bo tak okay. Poza tym nie ma się czego spodziewać niestety. Nie no super, wydali smartfona na innych rynkach, jeszcze dodatkowo po drodze nazwę nową wymyślili. Kolor ładny dali, ale mówię, specyfikacji nie ma się co czepiać, nie, smartfon nie, jest ładny, na moje to jest. To może być hit zakupowy po prostu. Będzie hit, to no ale dobra, nie mnie to oceniać, ja się najwyraźniej nie znam na czymś. Znaczy jak będzie cena sensowna, to może być hit no, zakupowy. Mówię, na razie 1100-1300 ziko, natomiast wiadomo, że jak to przyjdzie do nas, to no nie będzie już tyle kosztowało, tylko raczej więcej. Gdyby to u nas kosztowało 1300, to byłoby przebojem sprzedażowym, ale to u nas nie będzie tyle kosztowało. No i właśnie, i tu kropka. U nas by było w okolicach dwójki, jak mordę strzeli. Przejdźmy do kolejnego urządzenia. Wiecie, że Genshin Impact współpracuje w tej chwili już z dosyć wieloma producentami telefonów. Tym razem OnePlus się zdecydował na wersję 12R. Z Genshin Impact, to i będzie, no po prostu będzie. Tak, technicznie to, jest to samo, nie? Tylko tam technicznie jest dokładnie to samo, także nie ma się co spodziewać nowości, natomiast będziecie mieli tematyczne wszystko po prostu. Wracamy, słuchajcie, ze smartfonami Nubi, dlatego że Nubia wypuściła rzeczywiście całkiem sporo, wszystkie właściwie w ramach NWC. Część była na stoisku, część wiem, że znikała ze stoiska, dlatego że się tak naprawdę pojawiały i znikały. Nubia ich jakoś bardzo nie, właściwie to ZTE, bo to ZTE głównie pisało newsy i publikowało częściowe specyfikacje. Ja je zapakowałem wszystkie do katalogu, dlatego że znalazłem wystarczającą ilość specyfikacji, elementów specyfikacji, żeby to miało sens. Zacznijmy od takiej, która udaje lepszego smartfona niż w rzeczywistości jest, i to jest Nubia Music. Teoretycznie przeznaczona, jak to mówi ładnie producent, dla melomanów. Nie, to nie jest smartfon przeznaczony dla melomanów.
Ma co prawda wielki głośnik zewnętrzny, ale jeden tylko, nie dwa głośniki, na przykład stereo, i ten głośnik zewnętrzny gra fatalnie po prostu. Po pierwsze słyszałem, po drugie słuchałem dziennikarzy naszych, zresztą nie tylko naszych, którzy wpadali na stoisko i rzeczywiście zapuszczali cokolwiek na tym smartfonie i brzmiało to fatalnie. Są do tego jeszcze dwa gniazda jack. To jest chyba No to jedyny już jest smartfon fajniejsze. współczesny, który ma dwa gniazda jack. I z tego, co widziałem na opisie, słuchaj, one są oba pod słuchawki. Ja myślałem, że może jedno jest pod mikrofon osobne, dedykowane. Nie wiem, jakoś dodatkowo ekranowane albo coś, ale one są Jest. pod słuchawki. Czy Nie. ktoś produkuje w tej chwili słuchawki takie do telefonów z dwoma jackami, z separowanymi kanałami? Nie, nie, nie. To służy do słuchania. To służy do słuchania we dwoje. I oba te gniazda są trzypinowe, czyli tak naprawdę mają ten, no dawniej stosowany już w smartfonach system z trzema pinami, czyli prawy, lewy, masa i mikrofon. I to działa. I w zasadzie w teorii, no trzeba by było wypróbować, czy w teorii dwie osoby mogą jednocześnie gadać przez ten telefon używając słuchawek, bo słuchać na pewno mogą w tą stronę. Ale czy w drugą, czy faktycznie jest to, jak Jacek mówi, że tylko jedno gniazdo obsługuje mikrofon, a drugie w tym czasie jest wyłączone. Nie, to by trzeba było się zagłębić, tak naprawdę. Myślę, że w przypadku Nubi to trzeba by to było wypróbować w praktyce, bo to jest chyba w kwestii tego producenta jedyne wyjście. Jak czegoś sami nie sprawdzicie, to co jest na papierze nie zawsze okazuje się tym, co jest w rzeczywistości, więc tu niestety trzeba troszeczkę uważać na to. Widzisz, to mi się wydawało, że tam są po prostu dwa separowane kanały, nie. Nie, 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 a skąd? Nie, to nie są normalne jacki do słuchania we dwoje po prostu. Okej, okay. Pomysł dobry jak każdy inny. Jest bardzo wiele takich sytuacji, gdzie by się chciało posłuchać we dwójkę. Bluetooth za tym nadąża, dlatego że większość nowych telefonów ma już możliwość Dokładnie. podpięcia więcej niż jednego zestawu Okej. Ale słuchawkowego wiesz, bezprzewodowego. nie zawsze mamy pod ręką słuchawki Bluetooth, nie każdy je ma, nie wszyscy też lubią, bo no, dobre nauszniki z kabelkiem to jednak są dobre nauszniki z kabelkiem, aczkolwiek sam ten telefon, no, nie wiem, czy jest pierwszym wyborem melomana, bo po pierwsze, no, ten głośnik to pierdzi zamiast grać, bo też go No słuchałem. właśnie. To jest bardziej dla Sebiksa z autobusu, który słucha polskiego rapu. Do polskiego rapu to się nadaje, bo dzięki temu, że ten głośnik charczy, to nie będziecie słyszeć tekstu. Usłyszycie co najwyżej tylko bit i w polskim rapie zdecydowanie lepiej słyszeć bit niż cokolwiek innego. Także. No przepraszam, nie marudź. Są polscy raperzy, którzy to robią dobrze z Wiesz co, dla tekstami. mnie hasło polski raper to już jest samo w sobie wewnętrzną sprzecznością. To jest coś takiego jak, nie wiem, dlaczego mówimy dzień dobry, tak? W każdym razie, wracając do tego telefonu, występuje w bardzo śmiesznej wersji kolorystycznej. No śmiechotna totalnie, tak kolorowa bardzo. No, będzie pasowała do butów z Lidla, wiecie, tych lidlowych, kolorowych. Idealnie, odpust totalny. Ale koncept, no, ciekawy. Kogoś tam może ten telefon zainteresować, tylko szkoda, że poza tym głośnikiem to on za wiele nie oferuje, bo nie licząc tego głośnika, to jest tak w najlepszym razie średniak. Pokazali jeszcze coś Chyba nawet gorszego. nie. No, Chyba chyba nawet nawet nie nie, no. średniak. Z tym wyświetlaczem to po No, też prostu. właśnie, no. Mówię w najlepszym razie. Ale pokazali coś jeszcze gorszego, bo pokazali gamingowy telefon na Unisoku. Gamingowy w tym sensie, że okej, ma styl na pleckach taki a la gaming, natomiast gamingu to w tym telefonie jest tyle, co włosów na mojej głowie. No. Tyle w temacie. Natomiast mogłem obejrzeć tą Nubię z Van Gogiem, z tym inspirowaną Stery Black, tą, jak ona, to jest Ultra chyba, ze 60 Ultra. No wygląda uroczo. Ten telefon bardzo przykuwa wzrok. Nie każdemu się spodoba, bo tam jest taki trochę pierdzielnik na plecach i te aparaty porozrzucane tak chaotycznie i ten cały Van Gogh też. No, nie każdemu to się spodoba. Natomiast jakby ktoś szukał telefonu, który potrafi robić zdjęcia, ma ekstra przedni wyświetlacz, bo wyświetlacz z przodu jest przedni wyświetlacz, też powiedziałem, tak? Ma ekstra wyświetlacz z bardzo wąską ramką, ostrymi narożnikami, bez widocznego w ogóle aparatu do selfie, bo musicie wiedzieć, że akurat Nubia ma już piątą generację takiego aparatu.
I o ile po zdjęciach wykonanych nim nadal trochę widać, że to jest coś innego niż zwykły aparat do selfie, o tyle pod wyświetlaczem go praktycznie nie widać. Naprawdę w bardzo, bardzo skrajnych warunkach go dostrzeżecie w ogóle, że on tam jest. Także ekstra to wygląda i to jest telefon dla kogoś, kto by chciał się wyróżnić. Były gamingowe jeszcze rzeczy, które już znamy, Magiki. Gamingowe słuchawki, też nie mam pojęcia, co poza niską latencją może być jeszcze gamingowego w słuchawkach, no chyba że design, okej. No i ładowarkę, tu akurat Nubia pokazała, że nawet tak pierdołowaty przedmiot jak ładowarka do telefonów może być naprawdę efektowna i powiem wam szczerze, że nabrałem ochotę, żeby sobie po raz pierwszy w życiu kupić ładowarkę, która nie jest przypisana do jakiegoś telefonu, tylko po prostu jest ładowarką, bo jest śliczna. Chciałbym mieć ją na biurku po prostu. Ten telefon, o którym Adam wspominał, Nubi w gamingowy, to jest Nubia Neo 2 5G. I rzeczywiście ma wygląd głównie gamingowy, bo jest tam procesor w Unisoka T820, także nie ma się co spodziewać jakichś niesamowitych osiągów. I no, martwi mnie trochę IPS-owy wyświetlacz w telefonie gamingowym, powiem szczerze. On jest 672, także wielkość jest no, odpowiednia. Rozdzielczość jest Full HD, także też bez szału. Ale jest odświeżenie 120 Hz, co powinno być całkiem ok. Z tego co wiem, smartfon ma wyjść w dwóch wersjach z pamięcią RAM 6 albo 8, z jedną wersją przynajmniej na dzisiaj, taka jest informacja, 256 pamięci flash, 108-megapikselowy aparat fotograficzny, co w telefonach gamingowych, bo w tym wypadku trudno tego cudzysłowu uniknąć, to jest coś dosyć niezwykłego, ale towarzyszy mu tylko dwójka i z przodu diabli wiedzą co, bo Nubia po prostu nie podała. Natomiast poza tym gamingowym, poza tym super wypasem, o którym Adaś mówił, bo rzeczywiście tego smartfona do tej pory nie można było znaleźć na rynkach europejskich, nie można go było tutaj poużywać, są jeszcze dwa smartfoniki, Focus i Focus Pro, oba obsługujące w sieci 5G. Focus, no w zasadzie to są nudne smartfony, one oba są oparte na Unisokach, oba mają dosyć kiepskie osiągi. Pamięci pi razy oko 256 plus 8 RAM-u, bo takie informacje do nas dotarły. I te procesory Unisoka nie wróżą dobrze. IPS-owy wyświetlacz w wersji podstawowej i IPS-owy wyświetlacz w wersji z Pro. Właściwie tak naprawdę nie bardzo jest o czym mówić. Ja zachęcam, żeby zajrzeć, jeżeli jesteście zainteresowani rzeczywiście smartfonami Nubi, warto zajrzeć na MGSM, a zerknąć specyfikację. To, co wiadomo na dzisiaj, w zasadzie mamy. No i Nubia pokazała jeszcze tablet. Mhm. Taki tablet dosyć wyjątkowy, bo zdawałoby się wyjątkowy, bo umożliwiający oglądanie obrazu 3D bez dodatkowych okularów, ale to ty, Adaś, się nim bawiłeś, to powiedz. Tak, coś. Generalnie taki tablet był już na MWC prezentowany przez ZTE rok temu i już wtedy robił wow. Teraz widocznie jeszcze coś dopracowali, bo słuchajcie, nawet jak oglądałem później moją relację ze stoiska, to jakbyście się uparli, to nawet zauważycie na płaskim ekranie, że widać ten efekt trójwymiarowości, że jednak kamera troszeczkę oddała. Nie tak co prawda, jak ja to widziałem, bo tam dosłownie ten obraz wyłaził z ekranu. Ale no, wyglądało to demo naprawdę mega. Szczególnie jak się przełączyło później na 2D, to się tak robiło człowiekowi trochę dziwnie w głowie. Obraz mógłby być, ten obraz 3D no, mógłby być jaśniejszy, on się cechuje stosunkowo jednak nadal niską jasnością, przez to właśnie, że jest, przechodzi przez filtry polaryzacyjne, bo tak naprawdę tablet nam pokazuje naprzemiennie w tym momencie dwa obrazy, a filtr polaryzacyjny na ekranie sprawia, że my to odbieramy jako trójwymiar, po prostu widząc na zmianę jednym albo drugim okiem. Trochę paralaksa chyba, nie? Tak, no jest właśnie, jest minimalnie tak. Natomiast do czego to porównać? Wiecie co, kiedyś takie chińskie były pocztówki trójwymiarowe. Pani oczkiem mrugała albo coś. To jest chyba najlepsze porównanie tego obrazu. Natomiast efekt, że jest to ruchome, jest to na wyświetlaczu, w tablecie, który w dodatku jest stosunkowo niewielki, smukły,
i nie za ciężki, to robiła, bo jednak no, położyłem sobie tablet na płasko i nagle obraz zaczął z niego mi wyłazić. Oczywiście bardziej to było wrażenie niż rzeczywiście tak było, ale to wrażenie trójwymiarowości faktycznie tam istnieje i no, może to być też ciekawostka dla kogoś, tylko pytanie, co z kontentem, no ale są filmy, które chętnie bym na takim ekranie obejrzał, prawda? Więc gdyby tylko tablet był w stanie mi je pokazać, a no, tam jest niby jakieś przetwarzanie, natomiast nie mogłem tam tego na miejscu na stoisku zobaczyć, że tablet w locie jakby przekształca obraz 2D na 3D. No telewizory to też kiedyś potrafiły i jakoś się to nie przyjęło, więc no nie wiem, jak to będzie z tabletem. Może gdyby do telewizorów wówczas tych trójwymiarowych, co tam parę lat temu, 10 była moda, nie trzeba było zakładać okularów, no to okej, no bo mówię, w tym tablecie najważniejsze jest to, że do oglądania 3D wystarczy nam sam tablet. Nie potrzebujemy okularów, nie potrzebujemy kompletnie niczego. Mamy tablet w ręku i widzimy trójwymiarowy obraz. Jeżeli chcecie mniej więcej zobaczyć, nie macie. Jeżeli nie macie tego tabletu, a chcielibyście zobaczyć pi razy oko, jak to wygląda, bo to oczywiście nie sprzętowo, tylko software'owo, to zajrzyjcie sobie do, nie wiem, sklepu Google na przykład i w wyszukiwarce wpiszcie, nie wiem, tapeta z paralaksą, bo to tapeta paralaksa. I tam znajdziecie prawdopodobnie kilka ładnych obrazków, które będą Wam usiłowały na ekranie zwykłego smartfona również pokazać efekt trójwymiarowości. To wychodzi raz lepiej, raz gorzej. No, tutaj ten tablet do tego ma rzeczywiście jeszcze prawdopodobnie specjalne powłoki ekranowe, które wyświetlają tak, żeby ten efekt był potęgowany po prostu. No dokładnie, tu właśnie o to chodzi, że ten obraz na tym tablecie to nie jest taki typowy obraz z paralaksą, tylko raczej coś lepszego, no, coś lepszego, No to na coś, pewno, tak. coś innego i właśnie mówię, najgorzej w tym wszystkim jest to, że to po prostu trzeba samemu zobaczyć, żeby móc Tak, no docenić, tutaj, wiecie? tutaj rzecz jest realizowana sprzętowo. To nie jest rzecz nowa. Jeżeli pamiętacie, w czasach zamierzchłych LG chyba jako pierwsze Tak. pokazało takiego smartfona, który Tak. również miał ekran niewymagający dodatkowych okularów, a oferował efekt 3D. Tak. To był Optimus 3D HTC. Też taki telefon miało. To się kompletnie przyjęło, ale powiem ci tak z mojego punktu widzenia, jak sobie przypomnę tamtego LG-ka, bo przecież nawet go używałem przez kawał czasu. To jednak na tym tablecie ZT to jest, ten obraz ma się nijak do tego, co oferowały tamtejsze dawne smartfony. To jest już To znaczy, dużo, dużo lepszego. Adam to mówi w takim znaczeniu, oczywiście, że w tej chwili jest znacznie lepszy. Raz, że to jest duży Tak. wyświetlacz, a dwa, że technologia wyświetlaczy Coś poszła poszło do troszeczkę do przodu. przodu. Tak. Zdecydowanie, chociaż na tamte czasy, no tamte telefony robiły wrażenie. To jednak w przypadku tabletu ZT mówimy o dużo, dużo lepszej jakości, chociaż nadal oczywiście ten trójwymiar jest nienaturalny dla nas, ale myślę, że zawsze będzie. I to nie są jeszcze wszystkie nowości Nubii. Na koniec zostawiliśmy klapkę. Nubia pokazała również w Barcelonie i to chyba dosyć szeroko pokazała Nubię Tak. Flip. Tak. Ale byśmy o niej już Smartfonik z powiedzieli. dwoma wyświetlaczami, bo w środku po rozłożeniu jeden, na zewnątrz kolejny okrągły. Wyświetlaczyk AMOLED w środku 6,9 cala, 2790x1188 ten wyświetlacz. I Snapdragon 7 generacji pierwszej, jeżeli chodzi o to, co siedzi w bebechach. Bateryjka, wiadomo, przy składaku małym nie może być gigantyczna, w związku z tym jest 4300 tam z haczykiem, z ładowaniem 33-watowym, także nie jest najgorzej. Nie jest, a co najzabawniejsze, to na przykład, wróć jeszcze raz, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ten telefon już się wcześniej pojawił i myśmy o nim Wam równo tydzień temu opowiadali, tylko że on się wtedy nazywał ZTE Libero i był tylko w Japonii. A to jest dokładnie ten sam telefon, tylko przemianowany na Nubię. Widocznie ZTE w jakiś sposób może chce się w Europie odciąć i globalnie, bo mówimy tutaj o rynku globalnym w zasadzie, odciąć od swojej, że tak powiem, chińskich korzeni, bardziej promować markę Nubia.
No i dlatego ta klapka trafia do nas jako Nubia. Są trzy wersje kolorystyczne, jedna ładniejsza od drugiej. Ten telefon jest po prostu ładny. Ja wiedząc, że ten Libero, czyli jego japoński odpowiednik w Japonii kosztuje poniżej, wyraźnie poniżej 2000, to powiem wam szczerze, że miałem spore obawy, żeby brać go do ręki. A nie dość, że się nie rozleciał, to jeszcze wygląda na dobrze zmontowanego. Fałda na ekranie nie jest dramatycznie straszna. Jest oczywiście, ale wygląda nie najgorzej. Wszystko jest ładnie zmontowane. No jakbym nie widział, co to za producent, to równie dobrze moglibyście mnie wkręcić, że to jest nowy flip Samsunga. Ja bym to łyknął, bo naprawdę jakościowo ten telefon wygląda zupełnie dobrze. No. Ja się cieszę, powiem szczerze, bo to dla zwolenników klapek, nie wiem, które się mieszczą odpowiednio w kieszeni, to jest spory plus, bo będzie rzeczywiście taniej. I to, że będzie taniej, to nie jest To jest kwestia wierne. tylko i wyłącznie polityki ZTE czy Nubi. Zresztą na marginesie to jest bardzo dobry ruch, dlatego że Nubia jest w Europie jednak kojarzona z marką o oczko jakby lepszą jakościowo niż ZTE i nie bez powodu tak naprawdę. Ale poza tą stosunkowo tanią Nubią pojawiły się jeszcze inne klapki w Tak, NWC i to które będą pokazywano równie przez tanie. producentów, których byśmy nie posądzali o to, że pokażą klapki. Dokładnie, na przykład Blackview ma klapkę. I ta, słuchajcie, również mi się w rękach nie rozpadła. Zachęcam Was jeszcze raz do obejrzenia naszych live'ów, które są zarchiwizowane na YouTubie, bo pokazuję tą klapkę dosyć szeroko i kurczę, no. Całkiem poprawna konstrukcja i jeszcze do tego może być tańsza od tej Nubii nawet, bo ma jednak niższą specyfikację. Tam jest, nie pamiętam jakie, ale tam jest jakieś Dimensity w środku. Ja z kolei się troszeczkę obśmiałem oglądając klapkę Dogi. Dogi wypuściło Flip X-a, który ma co prawda dwa wyświetlacze, jeden wewnętrzny, drugi zewnętrzny. I ten wewnętrzny to jest AMOLEDowy wyświetlacz 6,9 Full HD z plusem pracujący, także całkiem nieźle. Natomiast zewnętrzny na targach nie działał. Ten zewnętrzny jest Coś taki zepsuł. Dosyć duży. Tak zajmuje dobre, nie wiem, dobrą połowę przynajmniej przedniego panelu smartfona po zamknięciu. Natomiast mnóstwo dziennikarzy brało go do ręki, ten wyświetlacz po prostu niczego na razie nie wyświetla. Albo softu nie dorobili, albo czegoś, może był po prostu sample uszkodzony. W ogóle ja się zastanawiam, czy oni robią te klapki w tych fabrykach, gdzie produkują te wszystkie pancerniaki tanie i tak dalej, czy może ktoś im to tłucze na zlecenie, bo... Ja podejrzewam, że to jednak kwestia podwykonawców, dlatego że uruchomienie samodzielne linii produkcyjnej, czy przestawienie się na produkcję takich smartfonów, to myślę, że to nie jest trywialna sprawa, ale no ja okej. Nie wiedzą, może rzeczywiście. I wiesz, o ile na przykład Blackview jest no na tyle już przyzwoicie dużą firmą, że może to robić, myślę, we własnym zakresie, o tyle na przykład marka, podkreślmy to słowo, marka Energizer, która również na MWC pokazywała klapkę, no to już no nie ma bata, żeby oni to sami robili, to, bo mówmy się, że Energizer, no to nie ma ten Energizer, który robi, firmuje telefony, to nie ma kompletnie nic wspólnego z tym prawdziwym Energizerem od bateriek. Tak, tak. Słuchajcie, w ogóle zanim opowiem o tym, co tam na tym stoisku było, to jak samo stoisko wyglądało, słuchajcie, no powiem wam tak, zapomnieli oczywiście... posprzątać. Zapomnieli posprzątać. Położyli tam też dwa laptopy. Jeden poobijany, porysowany, a drugi z krzywo naklejonym papierowym logo. Także powiem wam tak, no... To znaczy, czekaj, bo to jest może niejasne. Z logo Energizera. Znaczy, tak, laptop tam miał naklejone papierowe logo Energizera na jakimś logo, które było pod spodem pewnie. Dokładnie. I w dodatku jeszcze krzywo to nakleili, a sam laptop wyglądał jakby, nie wiem, z Saigonu wrócił. No powiem wam tak, jakbyście potem poszli na stoiska polskich firm, bo były dwie polskie firmy z telefonami na MWC, Maxcom i MyFam, z Hammerem, MPTech znaczy, to byście zobaczyli, że tam jest tak światowo, że po prostu szapoba, bo polskie firmy naprawdę swoich stoisk wstydzić się nie musiały, naprawdę, i mówię to bez przekąsu, te stoiska wyglądały świetnie.
Natomiast stoisko Energizera wyglądało, nawet nie wiem jak to opisać, nieprofesjonalnie. Tak jakby chłopaki poprzedniej nocy mocno zapili i to robili to na stoisku, a potem zapomnieli posprzątać. No to tak wyglądało, a klapka też wyglądała mniej więcej tak jak to stoisko. No dobra, ciutkę lepiej, bo działała. Działała, no ale tu jestem pewien, że to produkuje ktoś i tylko jest logo nakładane. Natomiast no niestety nie dało mi się dopatrzeć, kto to dla nich robi. No i Energizer pokazuje ciekawe rzeczy, a później wychodzi z tego to, co zwykle, bo nie wiem, czy pamiętasz, kilka lat temu, jeszcze dobrze przed COVID-kiem, jak byliśmy, Energizer miał telefon z baterią, tam nie pamiętam, 20-30 tysięcy mAh, smartfon, który wygląda jak smartfon, ale 3-4 razy grubszy od zwykłego, potwornie ciężki, z bardzo ówcześnie na czasie elementami, jak na przykład dziurka w wyświetlaczu na aparat do selfie, to wtedy dopiero zaczynało być, bo wtedy my żyliśmy jeszcze w epoce noczy, tych szerokich, a on już miał dziurkę. No w ogóle tam na bajerze był ten telefon, no tylko że zobaczyliśmy tak naprawdę go jako mock-upa na targach i na tym się skończyło. I nie życzę właścicielom marki Energizer źle, ale mam nieodparte wrażenie, że ta klapka skończy dokładnie tak samo jak tamten telefon, który widzieliśmy tam w 2017, 18 roku, whatever. Klapka jest dosyć oficjalna, to znaczy ona niby była działająca, no, bo nie wspomnieliśmy, jak się nazywa, to jest Ultimate U660S. Ona ma być w listopadzie. Tym razem jeden wyświetlacz i ma być w listopadzie, podobnie zresztą jak drugi smartfon Energizera, bo jest jeszcze hardcase P28K, skomplikowana nazwa, ale mówimy o nim głównie ze względu właśnie na baterię, która ma mieć 28 tysięcy mAh. Wiesz co, na wagę to może tyle mieć, bo wziąłem ten telefon do łapy. Rzeczywiście swoje waży. No pytanie, na ile waga może być wyznacznikiem pojemności baterii, bo równie dobrze mogli tam ołowiu napakować ze środka, tak, żeby robić wrażenie. Smartfon ma 22,8, prawie 3 cm grubości, bo to jest 2,8 cm, tak? To nie jest dziwne, bo jeżeli ktoś potrzebuje takiej baterii, to musi się liczyć z tym, że przy dzisiejszym rozwoju techniki, no to są takie baterie. Natomiast ja mam spore wątpliwości, czy to rzeczywiście będzie 27 tysięcy mAh, powiem szczerze, dlatego że, no cóż, Chińczycy znani są z twórczego przeliczania pojemności baterii. Warto by było się dowiedzieć, ile ta bateria ma w watogodzinach na przykład. To są takie dane jakby ścisłe troszeczkę bardziej, tak? Że przy jakichś warunkach, w jakiejś temperaturze ta bateria jest w stanie oddać określoną ilość energii smartfonowi. I wtedy byłoby ok, wtedy byśmy mniej więcej wiedzieli. Miliamperogodziny to nie jest niestety jednostka jakby dająca odczuć, ile ta bateria rzeczywiście wytrzyma. Stąd mówię, stąd Chińczycy twórczo bardzo często, bo to nie jest jedyna w końcu marka, która pokazuje smartfony z dużymi bateriami. Chińczycy od lat pokazują smartfony z bateriami znacznie większymi niż one są w rzeczywistości. W związku z tym tutaj bym się nie nastawiał na 20. To będzie duża bateria na pewno. Smartfon będzie ciężki, w kieszeni to będzie ciężko go nosić, a na szyi to może rzeczywiście pochylać człowieka, jak będzie wisiał. Bo to ma, moi drodzy, 570 gramów, zdaje się, jeżeli chodzi o wagę, także jest rekordowe. To mniej więcej tyle, co tak ze trzy dobre smartfony będzie ważył. No ale Energizer zapowiedział, ci, którzy są zainteresowani, będą szukali. Mhm. Adaś wspomniał o Maxcomie i o MPTechu i z Maxcomem pamiętam, że on pokazywał w tym roku bardzo dużo zegarków, smartwatche stoisku. I mi się przypomniało, że to nie tylko nasz polski Maxcom, ale i Xiaomi pokazało Watcha 3 na przykład, który wygląda całkiem niebrzydko. Wygląda tak, tylko stara się. A ty masz tego brzydszego, masz czarnego, srebrny powinieneś mieć. Tak, biały. Ale w ogóle ja mam jeszcze dodatkowo brzydszego, bo bezel od niego zgubiłem. A no masz, no. Bo on ma zdejmowany bezel, no i oczywiście co robiliśmy na wyjeździe, jak wszyscy testują te zegarki, to się tymi bezelami zamienialiśmy, żeby zobaczyć, jak na przykład czarny ze srebrnym wygląda, a srebrny z czarnym. I powiem wam, że jak zamienicie,
to wyglądają najlepiej. Zarówno czarny ze srebrnym bezelem wygląda lepiej, jak i srebrny z czarnym bezelem wygląda lepiej. Natomiast trzeba pamiętać, żeby to dobrze zapiąć. Ja najwyraźniej albo źle swój zapiąłem, albo zdejmując kurtkę, zakładając, no gdzieś to posiałem, bo kurczę, i to w drodze powrotnej, słuchajcie, wchodząc na lotnisko, jestem przekonany, że jeszcze go miałem, bo patrzyłem na zegarek. Natomiast w samolocie chciałem spojrzeć na zegarek, jak się przebudziłem, patrzę, nie ma bezela, więc gdzieś po drodze prawdopodobnie razem z rękawem kurtki poszedł się ten bezel kochać i trudno, smuteczek, ale zegarek. A sam zegarek to jest ponad 150 trybów sportowych, nie ma, nie obsługuje niestety karty ani eSIM, ani nano SIM, nic z tych rzeczy, można sobie porozmawiać przez Bluetooth, jeżeli się ma sparowanego smartfona. I robi to jest dobrze. Monitor akcji serca, nie ma pomiaru ciśnienia. Ktoś mi po drodze zwrócił uwagę, bo gdzieś na którejś stronie zdawało mi się, że się wyczytałem, że jest również pomiar ciśnienia, ale nie ma jednak. Jest tylko w puls tak naprawdę. Pulsoksymetr. Jest oczywiście pulsoksymetr, do tego monitor snu, mikrofon, głośnik, to oczywiste. No i to w zasadzie tyle. Zegarek jest niebrzydki. No i dosyć niezła bateria. Bo powiem wam tak, no co prawda ładowałem ten zegarek dopiero raz, bo dopiero teraz go, czyli w zasadzie tydzień wytrzymał, bo na targi wyjeżdżałem w piątek, dostałem ten zegarek nie w pełni naładowany, ja go nie doładowywałem, miałem 75% bodajże, no to go musiałem wczoraj naładować dopiero. Dopiero wczoraj umarł. Także bateria też będzie, myślę, niezła i fajnie jest wyświetlacz. Akurat była okazja, bo był słoneczny dzień, żeby się przekonać, że wyświetlaczek w słoneczny dzień daje radę. Jest oczywiście always on display na nim. No tylko tak jak mówię, już widzę minus taki, że ludzie, podejrzewam, że skoro ja zgubiłem ten bezel, to ludzie też będą go gubić niestety. Także ma zatrzaski oczywiście. Drogie Xiaomi, przygotuj od razu swój serwis na to, że będą potrzebne części. Dodatkowe bezele, na razie ich nie ma, natomiast w ogóle na targach, bo tak, myśmy dostali dwie wersje, czarną, srebrną, ale na targach tych bezeli był taki wachlarz, więc w ogóle świetnym pomysłem, genialnym byłoby wprowadzenie ich do sprzedaży w Polsce wraz z zegarkami, bo wiecie, drogie Xiaomi, co zrobią Polacy? No tak, w efekcie i tak zarobi chiński przemysł, bo po prostu Polacy kupią sobie te bezele różniaste na AliExpress. Ja też się zastanawiam, czy tego nie zrobić. Muszę zobaczyć, jak z czasem dostawy by wyszło, bo no, przydałoby się, żebym do recenzji ten zegarek jednak miał kompletny, nie? Bo żadnego zdjęcia bym jeszcze nie zdążył zrobić. Ja tylko wspomnę, bo Adaś mówił o czasie pracy, wspomnę tylko, że Xiaomi jakby podaje przy średnim 12. trybie użytkowania w okolicy 15 dni powinien wytrzymać. No 12, no. Znaczy u siebie na tym, u siebie w specyfikacjach podają 15, natomiast tak, no będzie prawdopodobnie mniej. Tak, 12 myślę, że możecie liczyć. No wiecie, skoro minie w pełni naładowany, praktycznie wytrzymał tydzień, gdzie jeszcze po drodze, pamiętajcie, że ja go musiałem sobie skonfigurować, więc w momencie, kiedy konfigurujemy zegarek po raz pierwszy, to jakby ta bateria, wydaje mi się, że no tak jak w każdym urządzeniu konfigurowanym po raz pierwszy, schodzi szybciej w tym początkowym okresie. No właśnie widzę teraz pytanie tutaj na TikToku, czy można kupić bezel oddzielnie? Słuchaj, moim zdaniem na pewno można na AliExpress. Jak nawet chcesz, to ja to w tej chwili sprawdzę na kompie. Natomiast Xiaomi póki co, i to podkreślam bardzo słowo póki co, nie oferuje tego w Polsce. Bo pytałem, bo dzwonię do Xiaomi, mówię, słuchajcie, zgubiłem gdzieś bezel. Ha, 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 hi, 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 ale nie mamy. Okej. Ja wejdę teraz na popularną platformę, pozwolisz, i zaraz ci odpowiem dokładnie. Myślę, że jest to do kupienia, tylko kwestia czasu dostawy, a pewnie będzie zresztą tak samo, jak było chociażby w przypadku opasek do Mi Bandów, że oferta Xiaomi prawdziwego to jest taka, a oferta chińskich fabryczek to tu się na ekranie nie zmieści, bo można kupić wszystko. Opowiadaj, Jacku, o czymś. Ja mogę opowiedzieć o drugim zegarku, bo co prawda jak jesteśmy przy Xiaomi, to można było wspomnieć o pewnej dramie, która się właśnie rozgrywa, natomiast C14 Ultra. Ale to poczekam z tym na ciebie. Natomiast wspomnę o drugim zegarku, którego pokazał OnePlus. OnePlus pokazał urządzenko Watch 2. I to też jest urządzenie tak naprawdę stosunkowo proste, dlatego że no, również nie oferuje ani obsługi kart eSIM, ani w nano SIM.
Również możemy sobie pozwolić na nim wyłącznie na rozmowy przez Bluetooth i powiem szczerze, że mi się podoba. Znaczy ten zegarek rzeczywiście wygląda całkiem ładnie. Widziałem go w dwóch wersjach kolorystycznych. Jeden z paskiem takim silikonowym szarym, drugi caluteńki w czerni. Ten z szarym paskiem, z takim szaro-niebieskim paskiem silikonowym ma srebrną kopertę, natomiast czarny jest cały czarny, czyli oksydowana prawdopodobnie koperta. Jest całkiem ładny designersko, dlatego że po prawej stronie, poza kółkiem obrotowym przyciskiem, jest jeszcze dodatkowo taka jakby półeczka, która sprawia, że ten zegarek będzie charakterystyczny i trudno go będzie pomylić z jakimkolwiek innym na rynku. Udało ci się znaleźć? Tak, oczywiście. Już nie widzę dobrze, kto tu, Natalia chyba. Tak, Natalia pytała o bezelek. Droga Natalio, są bezelki w cenie kilkunastu złotych, wyborze takim, że trachadymi. I jeszcze ci podpowiem, jest jeszcze coś fajniejszego. Jest taka nakładka na ten zegarek, dodatkowa, chroniąca boki. Nie wiem, to jest chyba z jakiegoś tworzywa, z tego co widzę. W każdym razie jest nakładka, którą przykręcamy tym bezelem jakby do zegarka, czyli możesz dodatkowo kupić ochronę na boki zegarka i przy okazji zmienić jego kolor, jaki sam bezel możesz kupić i na przykład, żebym nie był gołosłowny, to kosztuje 17,25 taki gadżet. Ale oczywiście są też takie i po 4 zł same bezele, 5 z groszami, w każdym razie jest tego już teraz. U Chińczyków w chińskim sklepie bardzo popularnym u nas jest tego na kilogramy. Także no jakby nie było, Chińczyk zarobi. No właśnie, chcący wymienił nazwę sklepu już. Ja powiedziałem? Że... Tak, ale nazwę? To wcześniej. Jak dobra, ktoś sorry. Nie wie, to może sobie... No dobra, jak ktoś nie wie, to trudno, to trzeba było oglądać uważnie. Sorry, bo nie chciałem zareklamować konkretnego sklepu, ale kurczę, no z drugiej strony... No, może na buty sportowe i tak wszyscy mówią Adidasy, nie? No to sorry, no chiński sklep, wiadomo o jaki chodzi, jak powiemy, polska platforma aukcyjna, to też raczej każdy się domyśli, o czym mowa. Raczej. Podobnie jak popularny sklep z alkoholami, nie? Pomimo tego, że to nie jest polska platforma aukcyjna. No. W każdym razie jest to do kupienia, gdyby kogoś interesowało, więc nie wiem, czy sobie nie sprawię, bo jakoś do ciężkiej pogody tą recenzję muszę skończyć tego zegarka. A no jak ja mam ją zaczynać, jak nie mam bezela na nim, co ja pokażę? Jest sobie taki fajny smartfon Xiaomi 14 Ultra, co jak zobaczyłem zestaw aparatów fotograficznych i obiektywów, to pomyślałem sobie, oj, chętnie bym porobił tym zdjęcia. No, znaleźli się ludzie, którzy porobili sobie tym chętnie zdjęciom. Tak, słuchajcie, porobiliśmy sobie tym w Barcelonie zdjęcia i było zarąbiście. Naprawdę, zdjęcia wychodzą spoko, filmy też. Tylko kurczę, któryś z kolegów wytargał telefon z kieszeni, wyszedł na dwór i zaczął nagrywać okolice hotelu. No i mu obiektyw zaparował. Przyszedł i mówi, typa, co tu jest? No to ja patrzę, dobra, ty chodź, zobaczymy, wezmę mój. Wziąłem mój, zacząłem nagrywać, a pijać to sam. O kurczę, no coś tu się porąbało. Trzeci kolega, ty Hono, zobacz. No i się zaczęło. No bo się okazało, że w zasadzie każdy z egzemplarzy, kogo byśmy na dwór nie wywołali, to tak robił. Paruje to dosyć szybko i dosyć szybko ta para znika. Żeby przyspieszyć pojawienie się pary, jakby ktoś chciał zasymulować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście po wielu filmach u bardzo popularnych twórców, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to polecam, włączamy nagrywanie w 4 albo w 8K i potrząsamy telefonem tak, żeby jeszcze dodatkowo tam stabilizacja pracowała, jeszcze żeby miał więcej wysiłku, wtedy proces grzeje się szybciej i wtedy szybciej pojawia się mgła, ale tylko na głównym obiektywie, na żadnym innym. Teorii może być mnóstwo. Może to, że główny obiektyw ma stabilizację, przez co ma tą obudowę więcej przestrzeni w tym swoim korpusie i ta para tam się może skondensować. No, różne są teorie. Tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego to się dzieje. Chociaż kondensacja wewnątrz telefonu jest, słuchajcie, zjawiskiem totalnie normalnym. I nawet jak sobie na przykład macie wytrzymały telefon i go już dobrze obejrzycie, to on ma na pleckach dodatkową dziurkę po to, żeby była ta wymiana termiczna powietrza między wnętrzem a zewnętrzem obudowy. Ja I tylko powiem, zjawisko jest normalne.
Ja tylko powiem, że smartfon ma oczywiście w klasę ochronę IP68, ale to nie jest jakby wilgoć to z nie jest z tym zewnątrz, to jest związane. wilgoć, która jest w smartfonie, tak? Wewnątrz, tak To jest wrodzony to jakby. powietrze, które tam jest w obudowie po prostu i ono ma parę wodną, w związku z tym ona kondensuje w momencie, kiedy jest nagła zmiana temperatury i właściwie niewiele można na to poradzić. Chyba, Czyli żeby wiecie co? zrobić, nie wiem, szczelną komorę po prostu Nie, dla no aparatów fotograficznych. ja wiem, bo już znalazłem solucję na to. Trzeba wyjąć szufladkę SIM. Po prostu Xiaomi zrobiło ten telefon zbyt szczelny. I to jest chyba problem. Oczywiście się nabijam, natomiast jest też oficjalne stanowisko Xiaomi, które właśnie mówi, że przepraszam, to zjawisko jest normalne i może się pojawić, może ustąpić, tylko w tej całej sytuacji jedna rzecz mnie martwi i zastanawia, bo kurczę, no jest to pierwszy telefon tak totalnie flagowy, bo to jest totalny flagowiec i on jest naprawdę pod każdym względem świetny. Wierzcie mi, testuję go od ładnych paru dni i bym go w ciemno polecał, gdyby nie ta wtopa. I po pierwsze pytanie, czy ta wtopa może komuś przeszkadzać, czy nie, bo dzieje się to w naprawdę bardzo specyficznych warunkach. To podkreślmy jeszcze raz, bardzo, bardzo. Natomiast pytanie, czy w ogóle powinno się przytrafić to producentowi tej rangi i smartfonowi tej rangi. Bo gdyby to był jakiś tani paździerz budżetowy, to ja bym to przebaczył. Ale kurczę, no... Producentowi każdemu może się zdarzyć. Może, no. Może się No zdarzyć tak, również no. W przypadku flagowca. Natomiast tutaj no, oczekiwałbym jednak, że producent coś jednak z tym zrobi. Bo wiesz albo... co, ja nie oczekuję. Ja nie oczekuję, wiesz Jacku, dlaczego? Bo ta wada, jak można się było przekonać, wystąpiła również u dziennikarzy w Chinach, gdzie ten telefon miał tą premierę znacznie wcześniej. Więc po pierwsze, primo, Xiaomi miało czas, żeby coś z tym zrobić. Bo skoro wyszło w Chinach, a premiera polska tam jest, no, w miesiącach liczymy później, Polska, co ja gadam, europejska, globalna, no to był czas, żeby coś poprawić. Nawet sytuacja ratunkowa. Nie wiem, czy, bo wielu z was może nie pamiętać, bo wielu z naszych widzów jeszcze wtedy siedziało na nocniku, wybaczcie, ale tak jest. iPhone 4, był taki kiedyś telefon, no gdzieś, nie chcę mi się liczyć ile lat, ale bardzo dużo, bardzo dawno. Był iPhone 4, który, słuchajcie, miał problemy z zasięgiem. I Apple najpierw odpowiedziało, no po prostu źle trzymacie smartfona. Złap, no inaczej, bo zasłaniasz anteny, głupi użytkowniku. Po czym zaczęli dodawać do tych telefonów specjalne takie pokrowczyki, takie case'y, takie rameczki na obudowę, żeby ludzie mogli trzymać telefon jak zwykle, a nie było już problemu z zasięgiem. No i tu z jednej strony Xiaomi nie należy potępiać za swoje stanowisko, bo stanowisko jest jak najbardziej sensowne. Po prostu jest to cecha, nie wada. Takie zjawisko występuje w każdym smartfonie, po prostu tutaj w pewnych okolicznościach się objawia. No nie do końca. No przepraszam bardzo, ale natomiast to jest tak. Był czas, żeby coś z tym zrobić. I przy całej sympatii dla Xiaomi. Sorry, ale nie. Nie, bo testowaliśmy kilka innych flagowców i to się w nich nie objawiało. Także to no, nie jest normalne. To masz rację, tak. To się o tym informuje w sklepie, że jak pan chce tego smartfona, bardzo proszę, niech pan wyda swoje ciężko zarobione pieniądze, bo ten smartfon nie kosztuje 5 zł. No. I wtedy będzie panu czasem kondensowało i pan wtedy mówi, tak, ja wywalam te nie. tysiące i chcę, żeby mi kondensowało. Tak, nie chcę, ale zgadzam się na to, tak? Dokładnie. I natomiast to musi być nawet informacja, nie rób tego i zostawiając, tego. Zostawiając iPhone'a, ja mówię, że producentom się zdarza, bo poza samym iPhone'em to jeszcze no, były Samsungi, umówmy się, z którymi nie można było na lotnisko wejść i wsiąść do samolotu. Także bo no. Był problem, bo one po prostu wybuchały, no albo się paliły. No tak, no także, że tak powiem, tak jak wtedy współczuliśmy marketingowcom i PR-owcom Samsunga, tak teraz wyrazy współczucia dla PR-u i marketingu Xiaomi, bo, znaczy, no bo ja, to jest ja myślę, jednak że po pierwsze Chińczycy powinni jednak posypać głowę popiołem, bo to no. nie jest to rzecz normalna. Tak. I mówię, przy całej sympatii dla fanów, dla marki, to nie jest zjawisko normalne. Czy kondensacja jest zjawiskiem normalnym, ale kondensować aparat fotograficzny, szybka aparatu fotograficznego, nie no nie powinna powinno. W telefonie Nie powinno, flagowym, no. bo sorry.
Nie No powinno. dokładnie, kondensacja występuje, jest w każdym urządzeniu, natomiast nie powinna się tak objawiać, a już na pewno nie w telefonie tej rangi. Na szczęście, moi drodzy, Xiaomi wprowadza do sprzedaży jeszcze 14 Ultra i myślę, że też na szczęście dla Xiaomi, jak ktoś będzie chciał sobie kupić drogi flagowiec, to raczej wybierze tą Ultrę, bo ma dużo, dużo ciekawsze aparaty fotograficzne. I oczywiście jest droższym telefonem, nie ma co ukrywać, jest droższym, ale powiem Wam szczerze, moim zdaniem, jak ja bym miał wydać już taką kwotę na smartfon, bo dla mnie to jest kwota abstrakcyjna, ale gdybym miał wydać 5 czy 8 tysięcy za smartfon, to powiem szczerze, że mnie to już wtedy dynduli. Bo jeżeli mnie stać na 5, to i na 8 też najwyżej sobie dobiorę krechę. No sorry, no tak ja widzę i pokazuje to też na przykład sprzedaż wszystkich modeli ultra, hiper, duper, super, tak? Zawsze ten najbardziej topowy sprzedaje się w sumie najlepiej, bo i w przypadku iPhone'ów tak mamy, i w przypadku Galaxy. Także może coś w tym jest, co powiedziałem, że jak stać się na drogi smartfon, to stać się na jeszcze ciutkę droższy. Nie? Tak, no w zasadzie tak to wygląda. No chyba rzeczywiście ciułam i no. Do tego jednego. Wiem, że jest jeszcze lepszy, ale już nie mam siły ciułać, bo to zajmie kolejne pół roku, tak? W związku no z tak, tym... a 14 to jest dla tych, co lubią kompakty, no bo popatrzcie, jakie to jest maleństwo w moim ręku. No to jest malutki telefon, naprawdę. Na dzisiejsze warunki, tak. Tak, bo ja mówię na dzisiejsze warunki. On jest bardzo fajny. Wyjąwszy panujący aparat, który w normalnych warunkach, kiedy ja dla siebie robiłem zdjęcia tym telefonem, no bo jednak po tej Barcelonie, ślicznym mieście, biegałem troszeczkę, ani razu mi nie zaparował. Zaparował tylko w ścisłych okolicznościach, których ja sam z siebie jako użytkownik bym nie wygenerował. Naprawdę. Bo ja nie biegam, ja nie wiem, nie uprawiam jakichś ekstremalnych sportów i ja bym tym telefonem podczas nagrywania wideo tak nie trzepał, nie rzucał. A to występuje wtedy, kiedy poruszamy telefonem, szczególnie się wtedy ten efekt nasila. Kiedy nie trzymamy go stabilnie i filmujemy, ten efekt albo nie wystąpi, albo nie zdąży wystąpić, bo ta para po prostu nie zdąży się w tak intensywnie pojawić na ekranie, zanim zniknie w ogóle. Także sam telefon bardzo fajny, natomiast nie dla mnie, bo ja nie jestem w stanie na nim wiadomości pisać. Po prostu nie i już ta klawiatura jest dla mnie za wąska. To jest poziom zewnętrznego ekranu na foldzie dla mnie, bo i rozmiar w sumie jest też podobny. No malutki telefon, jak ktoś szuka malutkiego flagowca, to Xiaomi 14 rekomenduje, tylko nie do nagrywania ekstremalnych wideo. Tyle. Chociaż stabilizację ma super też. Została nam właściwie jeszcze jedna marka, która pokazała smartfony na... Przynajmniej jedna taka, o której ja chciałbym powiedzieć, która pokazała smartfony na MWC w Barcelonie i to jest TCL. Tak. TCL pokazało globalnie serię 50 i pokazało z tej serii 50 plus okolice gdzieś bodajże 9 smartfonów. Tak. To... Tam był na przykład TCL 501, który też niby do tej serii zaliczają, ale spuśćmy zasłonę milczenia, bo to jest smartfon raczej dla Afryki, raczej dla rynków wschodzących nadal. Jak ty nie lubisz Afrykanów, no? Natomiast jeżeli chodzi o te smartfony, gdzie podali dane, to jest TCL 50G i TCL 50SE. I tutaj te dane można u TCL-a rzeczywiście znaleźć. Czy są to smartfony warte grzechu? W normalnych wersjach nie. Jeżeli ktoś chce wersje oszczędne, a jednocześnie jest się w stanie pogodzić z tym, że będzie trochę gorzej widział rzeczy na wyświetlaczu, można kupić z takim patentem TCL-a NXT Paper, tak? Który rzeczywiście daje oszczędności, ale jednocześnie no, jakość tego obrazu nie jest może cudowna. Nie, no nie jest, ale powiem Ci, że oglądałem, wiesz co, Jacku, na tym stoisku tablet z tym Next Paperem. Pomijając, że sam tablet był pod względem specyfikacji raczej paździerzowy, to ten wyświetlacz, uwierz mi, robi robotę. Naprawdę robi robotę i ja bym się nie obraził na przykład na właśnie tablet z takim ekranem, na laptopa z takim ekranem. Nawet ten smartfon też nie wyglądało to źle. Wiesz co, ale oglądałbyś, słuchaj, multimedia na czymś takim? No właśnie się tak bardzo zastanawiam, ale jeżeli byłbym na przykład czytaczem maili i książek, no słuchajcie, książkę to prawie wygląda na tym ekranie jak e-ink. No prawie oczywiście, ale takie wrażenie już daje, także spoko. Natomiast jeżeli chodzi o poziom obciachu, to moim zdaniem na MWC TCL może śmiało konkurować z Energizerem.
bo o ile stoisko było TCL-a jak najbardziej w porządku, o tyle tam leżał telefon, który ma 2 giga RAM-u. Wyobraźcie sobie, 2 plus 32 w smartfonie prezentowanym na MWC 24. 2024 rok, a tam leży smartfon nowy, premierowy, który ma pamięć 2,32. To ja chyba mimo wszystko wolę oglądać porozwalane pudełka na stoisku niż takie smartfony. Nie będziemy mówili o wszystkich TCL-ach serii 50, bo to No nie ma nie sensu. ma Ja o czym tylko powiem gadać. może, że są oczywiście wersje single dual SIM-owe, te z NXT Paperem i te bez. Są wersje 4G i 5G tych samych telefonów, także właściwie nie bardzo jest o czym. Natomiast same targi się zmieniły. Ja rozmawiałem z Adamem, bo mnie w tym roku w Barcelonie nie było, był Adam. I same targi się rzeczywiście zmieniły bardzo mocno. Ja wiem, że wy na tego typu imprezach pewnie rzadko bywacie albo w ogóle. Natomiast te targi dawniej rzeczywiście bardzo żyły. Bardzo dbano o dziennikarzy i wystawców. Dziennikarze na przykład mieli darmowe żarełko. Mieli gigantyczne pokoje prasowe, w których można było nie tylko zjeść na śniadanie kawę i ciastko, ale można było sobie coś wydrukować, podpiąć się pod kabelek do internetu. Albo skorzystać z w miarę szybkiego internetu Wi-Fi również. Tak, kawy się W po tym prostu roku. napić. A, tak, słuchajcie, ja pamiętam Czas. jeden taki przypadek, kiedy w Barcelonie padało. Przed halą targową stały dzieciaki z obsługi rozdawały parasole wychodzącym osobom. Takie wiecie, chińskie za 2 złote, ale chodzi o gest, Ale tak? nadal, tak. A pamiętasz, jak było słońce, to rozdawali okulary słoneczne. Tej Chodzi mi o świetnie to, że zbida. zrobili inaczej. Targi z, powiedzmy, zorganizowanych perfekcyjnie, przeszły do kategorii zorganizowanych poprawnie. Nie ma Trochę jak żadnych IFA w praktycznie. Berlinie pewnie, nie? Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że teraz to już tak zalatuje mocno IFą, która jest rzeźnią tak naprawdę. No, poziom zjechał, po COVID-zie po prostu to się stało. Poziom zjechał. No, w tej chwili na przykład pokój prasowy mieści się w holu wejściowym jednej z hal. Jakby ktoś nie znalazł z tych, co tam byli, hala trzecia, wejście od strony zachodniej bodajże. W każdym Dawniej to było razie w jednym miejscu i było tych pokoi prasowych, tak tak, naprawdę to było kilka po prostu, trzy albo cztery biegaczy. pokoje były. Plus wielki hol z kawiarką, z ciasteczkami przepysznymi. Ciasteczka były totalną bombą cukrową. Tam się można było naprawdę cukrzycy nabawić, ale były bardzo pożywne. Zjadłeś takie jedno ciastko i miałeś obiad z głowy. Jeżeli Można jesteście bardzo było. zainteresowani, to można zawsze do naszych starych materiałów na Tak. MGSM-ie Tak, bo zajrzeć na pokazywaliśmy te YouTubie. ciastka. Były dla tych, co są staromodni, były normalnie kabelki LAN-owe, można się było podpiąć. Były drukarki, takie ogólnodostępne. Nie potrzebuję sobie wydrukować kartę pokładową, no to cyk, idę i sobie drukuję. Jedyne, co jeszcze zostawiono, to darmowa komunikacja miejska podczas targów, na szczęście, plus jeden przejazd metrem na lotnisko, czyli tak, no, masz tu metro i zjeżdżaj, nie? Ale bardzo dobre udogodnienie. Metro w ogóle na lotnisko w Barcelonie jest genialne. To jest 11. najnowsza linia, która jest całkowicie automatyczna. Nie ma maszynisty w ogóle w pociągu. A Słuchajcie, schodzi jest się do niej cudownie jak do zupełnie dlatego, silosu że możecie automatycznego. pójść na początek wagonu i po prostu gapić się tak jak Patrzeć jak motorniczy w jedzie. metrze Tak. siedzący maszynista, gapić się po prostu na szyny jak pociąg jedzie. No, o ile się tam dopchacie, bo raz nam się chyba udało dopchać. W każdym razie ten pociąg to jest też rzecz fascynująca. Zresztą w ogóle fascynująca jest Barcelona. Słuchajcie, miasto wielkości mniej więcej, no tak bym porównał, może już nie Łodzi, bo Łódź się skurczyła, kurczę, jak majtki wyprane we wrzątku. Wielkości może Krakowa i ma 11 linii metra. 11. Powtarzam, 11. Ta 11 jeszcze się do końca nie zeszła, bo ją zaczęli budować z dwóch końców i ona się gdzieś tam w centrum połączy, więc jeszcze kawałka 11 brakuje. Mamy 11A, 11B. Chyba, że już dokończyli, bo dziś w tym roku nie jechałem. To jak ktoś, to niech mnie poprawi, jak gadam bzdurę. W każdym Metro razie jest. ostatni raz, jak jechałem, ta 11 była jeszcze w dwóch kawałkach. No ale słuchajcie, miasto wielkości Krakowa, już nie mówię, że Warszawy. 11 linii metra, które zaczęto budować dobrze przed wojną i jak sobie mieszkańcy Warszawy przypomną przeboje z tunelem, z przegrzebywaniem metra pod Wisłą, no to ja wam powiem tam, że tam metro idzie pod Zatoką Morską i zbudowano je w latach 30. ubiegłego wieku. Tyle w temacie.
Metro jest w Barcelonie doskonałe zupełnie, bo można się skomunikować, właściwie przejechać w dowolną prawie Tak, część to miasta, jest a tam, genialne. gdzie nie można metrem, można jechać autobusem albo nawet tramwajami, bo tramwaje w Barcelonie Tramwajów również akurat są. mało mają, ale budują teraz na Kilka mają, parę. natomiast kilka linii mają. Kilka Natomiast linii, a jeżeli mało. ktoś jeszcze w ogóle chciałby pomiędzy egzotycznymi miejscami, zawsze jest jeszcze kolejka linowa, w zasadzie więcej niż jedna kolejka linowa, bo turystycznie tam jest jedna gigantyczna nad całym miastem, ale to jest atrakcja turystyczna. I druga też jako atrakcja turystyczna, troszeczkę mniejsza, ale te wagoniki są takie sympatyczne, bardzo też można się przejechać. Tak, no i są jeszcze funikulary, no bo to jednak leży w górach, także generalnie polecamy w opór. I Jeszcze funikulary, no właśnie. Tak. A ja ze swojej strony chciałbym polecić wyprawę do Barcelony, byle obiektywnie, z obiektywnymi obserwacjami wszystkim naszym, przepraszam, nie powinienem, aktywistom miejskim, którzy twierdzą, porzuć samochód. Super, w Barcelonie naprawdę wierzcie mi, że porzuciłbym samochód, bo tam jest 11 linii metra po tym mieście idzie się poruszać, a co najwyżej kupiłbym sobie skuter, bo tam wyobraźcie sobie, wszyscy jeżdżą skuterami. Ja tam rowerzystów widziałem naprawdę niewiele więcej niż w Łodzi czy w Warszawie, czyli umówmy się, dwóch na krzyż. Natomiast każdy praktycznie ma skuter. Ciekawe dlaczego? No może właśnie dlatego, że rower jednak nie jest najlepszym na świecie środkiem lokomocji. Deal with it. Po prostu, a zróbcie nam takie miasto, jakim jest Barcelona. Z rozbudowanym metrem, szerokimi arteriami, bo to, co ci u nas chrzanią ci, kurczę, aktywiści, że autostrady miejskie, to jedźcie se cholera do Barcelony i zobaczcie, jakie tam są autostrady miejskie. Oczywiście Tak, są wąskie, właśnie. Jednokierunkowe ulice, jest ruch pieszy, ale są też, kurczę, autostrady miejskie i przestańcie chrzanić. Tyle. Adaś, tylko wiesz, to można sobie marudzić, ale to miasto było budowane z taką Od myślą. zera. Tak, Ono zgadza było się. praktycznie od zera rzeczywiście stawiane. Jak zerkniecie sobie na mapę Barcelony, w Google Maps sobie możecie, albo w Google Earth, to zobaczycie, że większość Barcelony to jest kratka ulic. Plateczkę. Tak, tam jest to doskonale pan Serda wymyślane, bo zaprojektował za w główną 19 arterią wieku. te główne ulice mają jeszcze boczne uliczki, równolegle biegnące do niej po obu stronach. W związku z tym główną arterią idzie ruch główny, natomiast bocznymi uliczkami można podjechać do sklepów, do domów. Można się komunikować w momencie, kiedy się chce Okej. skręcić na przykład i tak dalej. Jacek, ale to jest planowanie. Słuchajcie, no centrum Łodzi to też jest w dużej mierze XIX-wieczna zabudowa, prawda? Tak jak Barcelona. No a jednak wygląda to trochę lepiej, bo w Barcelonie zaprojektował to kolej z głową, a w Łodzi, jak to w Polsce, wszystko było robione na rympą, bez planu. Tam mieli No i to lepszych mamy planistów, jako... przewidujących planistów tam mieli po prostu. Zobaczcie, XIX wiek, a i wtedy samochodów nie było. A już zaprojektowano szerokie arterie i to się do tej pory sprawdza. Okej, są korki, ale powiem wam szczerze, że wcale ja w tych korkach w Barcelonie jakoś nie cierpiałem, bo wiecie, gdzie był największy korek, w którym stałem? Przy wjeździe do nowoczesnego tunelu. Przy wjeździe, który spieprzono dokładnie w ten sam sposób, jak źle zaprojektowano wjazd do tunelu w mieście Łodzi. W Łodzi też mamy podobny tunel i ten wjazd jest tak samo partaczony jak w Barcelonie i tam są korki. Może to jest działanie celowe, żeby uprzykrzyć jazdę tym, którzy jadą samochodem. Ja to tak odbieram. Natomiast dałoby się to bardzo prosto poprawić zarówno w Barcelonie, jak i w Łodzi. Natomiast XIX-wieczne ulice w Barcelonie, które zaprojektowano, są świetne i polecam każdemu zwiedzenie tego miasta. Popłynęliśmy dzisiaj, słuchajcie, będziemy Bardzo kończyli. dobrze. Tym, którzy oglądali, dziękujemy bardzo, niezmiernie. I co? Widzimy się w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. Tak, widzimy się w przyszłym tygodniu. Znów może być, chociaż nie, to czasowo trudno powiedzieć, jak będzie, jeżeli chodzi o live'a. W tym tygodniu mieliśmy troszeczkę poślizg, więc może dla pewności umówmy się na przyszły tydzień, że startujemy krótko po 11. Będziemy się starali być tu zawsze o 11, chyba że powiemy wam, że nas nie ma, bo coś tam. Natomiast no przyjmijcie, że jak nie ma nas punkt 11, to na przykład pojawimy się 5 po 10, bo powiem wam szczerze, w tej chwili staramy się tworzyć materiał na kilka platform jednocześnie i szukamy takiego złotego środka i chcemy, żeby to po prostu działało od razu idealnie, a jak widzieliśmy dzisiaj, no nie do końca wszystko idealnie działa. Z tego też względu musimy tutaj troszeczkę jeszcze nad tym popracować, ale popracujemy i jakoś chwilę po 11 serdecznie widzów z TikToka zapraszamy. No i oczywiście widzów z tygodniówki na YouTubie zapraszamy, która myślę, że akurat ta ukaże się już w miarę o regularnej porze.
czyli tam wczesnym popołudniem. Natomiast no, live to live, no, wiecie jak to wygląda w przypadku live'ów. Jak się może coś spieprzyć, to się spieprzy na pewno. Brawo Marcin. Dziękujemy Wam jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiamy. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.